Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym Malborskiego Szpitala a budynkiem, w którym znajduje się oddział położniczo-ginekologiczny, jest już na etapie końcowym. Realizacja projektu, który rozpoczął się ponad 2 lata temu, zostanie zakończona z początkiem września tego roku. Oprócz łącznika powstała także winda zewnętrzna, umiejscowiona przy łączniku od strony głównego budynku szpitala. To jest łącznik, który skomunikuje nam budynek administracji, a w zasadzie przede wszystkim oddziału położniczo-ginekologicznego z budynkiem głównym. Dzisiaj mamy sytuację, że pacjentki oddziału położniczo-ginekologicznego operowane są na jedynej dostępnej w budynku położniczo-ginekologicznym sali operacyjnej i w sytuacji, w której mielibyśmy wykonywać dłuższe zabiegi, mógłby być konflikt z koniecznością wykonania cesarskiego cięcia. Łącznik umożliwi wykonywanie wszystkich zabiegów ginekologicznych w budynku głównym, między innymi też na nowej sali operacyjnej. Planujemy, że również udostępni łącznik dla osób odwiedzających i dla tych osób, które z tych czy z innych powodów znalazły się w budynku administracyjnym, a mają jakby potrzebę znalezienia się w budynku głównym.